Poczekaj jeszcze chwilę. Czekam na sygnał od reżysera i zaraz będziemy rozpoczynać. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Dzisiejsza sesja została 31. sesja Rady Powiatu Nowodworskiego, która odbywa się w dniu dzisiejszym, została zwołana na podstawie artykułów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku. Jest to ustawa, że w okresie obowiązywania stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu mogą zwoływać i odbywać sesje, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, co niniejszym czynimy. Szanowni Państwo, otwieram obrady 31. sesji Rady Powiatu Nowodworskiego i bardzo proszę o sprawdzenie kworum. Czekamy na pana radnego Ziółkowskiego. Nie wiem, czy jest pan radny Ziółkowski. Nie widać, może tak, zgłosi się. Więc informuję państwa, że mamy obecnych 18 radnych, uczestniczy w sesji 18 radnych i tym samym możemy podejmować uchwały. Serdecznie witam państwa radnych, zarząd powiatu. Witam serdecznie pana Krzysztofa Kapustę, starostę powiatu nowodworskiego. Witam przybyłych gości, przedstawicieli instytucji powiatowych. Chciałbym też, dzisiaj też jest z nami połączony mieszkaniec naszego powiatu. To w sprawach różnych, jeżeli będzie chciał zabrać głos. Witam serdecznie pracowników starostwa, kancelarię prawną, a przede wszystkim wszystkich mieszkańców powiatu nowodworskiego, którzy mają chwilę, żeby oglądać dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa wnosi propozycje lub uwagi do porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. Będziemy głosować. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że nadal jest nieobecny pan Mariusz Ziółkowski. Czekam na... Czyli za 16 radnych. Dwóch radnych brak głosu. Informuję Wysoką Radę, że porządek obrad został przyjęty. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 maja 2021 roku? Nie, dziękuję. Informuję, że protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj procedować uchwały. Macie tu Państwo te uchwały wymienione i rozpoczynamy dyskusję w sprawie wotum zaufania dla zarządu powiatu. Musimy zgodnie z rozporządzeniem przeprowadzić debatę. Ja tu Państwu odczytam odpowiedni dokument. Zgodnie z artykułem 30a ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport o stanie powiatu nowodworskiego za 2020 rok został przesłany na adres mailowy radnych w dniu 28 maja 2021 roku oraz podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.
Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu prowadzona jest debata. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców w sprawie zabrania głosu w debacie. Proszę Państwa, tak samo i radni na dzień dzisiejszy nie zgłosili do mnie żadnych uwag. Otwieram debatę Rady Powiatu nad raportem o stanie powiatu nowodworskiego za 2020 rok. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos w debacie? Proszę bardzo. Kto się zgłasza? Proszę pan starosta, panie starosto, proszę bardzo. Dzień dobry panie przewodniczący, witam państwa wszystkich. Szanowni państwo, pozwólcie, że w kilkunastu słowach określę to, co się wydarzyło w roku 2020 i podzielę się z państwem uwagami na temat treści zawartych w raporcie. Rok 2020, jak wiecie państwo z autopsji, był rokiem bardzo trudnym, ponieważ był to rok, dotknięci zostaliśmy w tym roku epidemią i trzeba było się zastanowić, jak ma pracować powiat, co możemy zrobić, żeby pomóc ludziom w tych trudnych czasach. I rzeczywiście nasze starania były podzielone na takie trzy etapy. Pierwszy etap to zapewnienie ciągłości pracy urzędu i to rzeczywiście stawało się częstym punktem do dyskusji pomiędzy mną, zarządem, a także kierownikami w poszczególnych wydziałach. I drugim punktem, i drugą płaszczyzną, którą się często zajmowali wszyscy, to było wsparcie i pomoc szpitalowi i tym samym wszystkim mieszkańcom naszego powiatu w tym trudnym epidemicznym czasie. Trzecim etapem to była kwestia tarczy związanej z pomocą finansową przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. I tak, szanowni państwo, zarząd i wszyscy radni także zaangażowali się w pomoc rzeczową na rzecz szpitala i udało się nam zgromadzić tą pomoc policzalną w walucie na około 1 300 000 zł. To jak na taki powiat mały jak my, rzeczywiście należy uznać za ogromny sukces i tutaj w tym miejscu należy podziękować wszystkim organizacjom, ludziom fizycznym, firmom, samorządom, bo rzeczywiście można w trudnych czasach liczyć na dobre serce wielu, wielu ludzi i nie tylko należących administracyjnie do naszego powiatu, a takich, którzy z nami współistnieją i współpracują. Drugim etapem, czy właściwie ważnym elementem tego naszego działania, który także jest bardzo szczegółowo opisany w raporcie, no to była ta płynna praca naszego urzędu. I tu wiecie państwo, właściwie nie zanotowaliśmy żadnych wypadek, a wprost przeciwnie, wydawaliśmy na przykład o 950 pozwoleń w Wydziale Budownictwa na budowę. To oznacza, że mimo trudnych czasów ludzie koncentrowali się także na rzeczach, które wcześniej no po prostu nie mogły być zrobione, czyli było więcej czasu, widać z tego raportu, na załatwianie własnych rodzinnych spraw. Trzecim obszarem to było to, o czym mówiłem, czyli kwestie związane z tarczą kryzysową i tutaj słowa uznania dla Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ pracownicy naprawdę rozdysponowali ogromną kwotę, to jest kwotę 26 milionów złotych. Nie zwalniał nas ten okres jednocześnie z prób podejmowania, pozyskiwania środków zewnętrznych i my tutaj złożyliśmy 22 wnioski w tym czasie, z czego na 17 wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie na łączną kwotę 9 milionów złotych. Więc jak na tak trudny czas wydaje mi się, że należy patrzeć na te kwestie bardzo optymistycznie i przy tej okazji także bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nanosili swoje uwagi w tej kwestii i sugerowali rozwiązania, które pomogą osiągnąć zakładany cel. Jedyną rzeczą, która rzeczywiście troszeczkę straciła na relacjach, to były nasze relacje z organizacjami pozarządowymi,
bo ten okres można byłoby określić mianem okresu lekkiego uśpienia w relacjach, ale to jest oczywiste i to nie stanowiło jakiegoś poważniejszego problemu. A więc podsumowując, w tych kilkunastu czy kilkudziesięciu słowach, które tu Państwu przedstawiłem, należy powiedzieć, że pomimo ogromnych kłopotów, jakie mieliśmy, udało się przetrwać i mam nadzieję, że tak będzie dalej. W tym miejscu powinienem bardzo jeszcze raz podziękować wszystkim moim pracownikom, bo wątpliwości natury emocjonalnej co do pracy w tych trudnych warunkach oczywiście się pojawiały, ale dzięki zrozumieniu i dzięki pomocy wzajemnej udało się to pokonać. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Katarzyna Kręźlewicz. Proszę bardzo, pani Kasiu. Halo, Czosnów, halo? Halo? Halo, Czosnów, mikrofon ma pan już. Tak. Przepraszam. Nie szkodzi, nie szkodzi. Proszę ja bardzo. Chciałam wszystkim pogratulować w ciężkich czasach. Może przede wszystkim kierownikom jednostek, a tutaj chciałam w szczególności podkreślić, to jeszcze będziemy nad tym dyskutować, ale w tym punkcie, ponieważ pan starosta to poruszył, to panu dyrektorowi NCM-u i pani dyrektor PUP-u. To były te osoby, które uważam, że najbardziej, że tak powiem, musiały stawić czoło tej trudnej sytuacji, która nastąpiła. I jeśli chodzi o dyrektora NCM-u, no to będziemy dyskutować nad tym punktem, nad bilansem, nad wynikiem szpitala, ale no widać, że szpital wyszedł z tego no nawet więcej niż obronną ręką. A pani dyrektor PUP-u, może my tak nie wszyscy radni wiedzą, ja może bardziej, bo jestem przedsiębiorcą, wiem ile pracy, ile wymagało uczestniczenie w dystrybuowaniu tarcz, pomocy dla przedsiębiorców i dla innych osób poszkodowanych przez COVID. I też tutaj no, chylę czoła, że urząd nadążał, powiatowy urząd pracy nadążał nad tymi zmianami, bardzo szybko działał, no i, ale także innym dyrektorom naszych jednostek, którzy też wspaniale sobie w tym czasie poradzili. Więc jeśli chodzi o raport w stanie powiatu, no to tyle można powiedzieć. Jeśli chodzi o pracę zarządu, no martwi trochę ta mała ilość kilometrów inwestycji drogowych, jeśli zerkniemy na tą stronę, gdzie jest przedstawiona ta ilość inwestycji. No i bardzo się cieszę, że zarząd jednak po tych wielu dyskusjach, po głosach radnych opozycji i koalicji zdjął tą inwestycję rozbudowy starostwa. Więc no tyle dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani Monika Neubert, adwocent. Nie wiem, do której wypowiedzi, czy starosty, czy pani Kręźlewicz. Nie, ja do odnośnie wypowiedzi pani Kręźlewicz. Oczywiście tych dwóch dyrektorów, których pani Kręźlewicz wymieniła, ich praca jest bardzo cenna, istotna i ważna i wspaniale pracowali, ale uważam, że należy tutaj wymienić także dyrektorów szkół, gdzie również praca była bardzo trudna w tym okresie. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który mimo różnych ograniczeń pandemicznych miał mnóstwo licznych problemów, może nie wszyscy o nich wiedzą. No i oczywiście nie możemy pominąć Domu Pomocy Społecznej imieniem Jana Pawła II w Nasielsku, gdzie pandemia szalała, a tam nie było trudnych przypadków. Pracownicy walczyli, pani dyrektor wspaniale wszystko zorganizowała. Także myślę, że wszyscy tutaj wspólnie zasługują na pochwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Kapałka. Halo, Leoncin, proszę bardzo. Halo, pani Elżbieto. Pani Elżbieta Kapałka, słyszy mnie? Pani Elżbieto, oddaję pani głos. Halo? Nie słyszymy. Halo, słyszy nas pani? Mikrofon. Pani Elu, ma pani mikrofon wyłączony. Dobrze, to później się zgłoszę. Dobrze, dziękuję. Pan Krzysztof Kapusta chciałby zabrać głos? Tak, rzeczywiście wspominałem w mojej pierwszej wypowiedzi kwestię związaną ze szkołami. Tutaj w oparciu zarówno o rozmowy z dyrektorami szkół, jak i radnią psychologiczną, pedagogiczną, dużą część czasu zabierała nam kwestia właśnie tego, żeby jak najmniej boleśnie uczniowie, a tym samym i nauczyciele mogli przejść przez ten trudny okres. I mam nadzieję, że się to udało. To pewnie jeszcze najbliższy czas pokaże,
co ewentualnie należy zrobić, żeby się jeszcze do tego lepiej przygotować, bo pewnie epidemia i wirus nas nie opuści, nie będzie oszczędzał. Zapomniałem także Państwu powiedzieć o jednej rzeczy, z której też jestem dumna, mianowicie nasz Wydział Geodezji został uznany przez byłego geodetę w konkursie za najlepszy wydział, więc to świadczy o tym, jaką mamy kadrę i jakie jest zaangażowanie w rozwiązywanie problemów zarówno administracyjnych, jak i takich społecznych, ludzkich, indywidualnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś, to zamykam debatę. Już. Proszę Państwa, informuję, że odbyła się debata nad raportem o stanie powiatu nowodworskiego i będziemy teraz podejmować uchwałę. Jest to uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie powiatowym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie powiatu nowodworskiego za rok 2020 udziela się wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informuję Wysoką Radę, że w materiałach otrzymaliście Państwo też uzasadnienie do podejmowanej uchwały. Proszę Państwa, kworum, poproszę o sprawdzenie kworum. Może ktoś doszedł. Klikamy sobie tam. Jest już Pan Radny Ziółkowski, witam. Dzień dobry, przepraszam. Proszę bardzo, czekam na pozostałych radnych. Dobrze. Czekam na pana Paczewskiego, Manowskiego i Torbusa. Pan Mariusz Torbus jeszcze, nie wiem, jest, super. Więc mamy radnych, będziemy głosować. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Jest za 19 osób. Gratuluję. Uchwała została podjęta i tym samym został udzielone wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego. Gratuluję panu staroście, gratuluję całemu zarządowi powiatu nowodworskiego z takim wynikiem przyjęcia uchwały. Gratuluję serdecznie. Następna uchwała, proszę Państwa, jest to uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Proszę Komisję Finansów i Komisję Edukacji o zabranie głosu. Panowie przewodniczący, w pierwszej kolejności Speckomisja Finansów i później Komisja Edukacji. Proszę bardzo. Państwu opinia pozytywna. Pan przewodniczący edukacji. Komisja wydała opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę, nie słyszę. Podejmujemy uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Halo, tak, jeszcze coś? Widzę, nie wszyscy jeszcze czekamy. Dziękuję, zamykamy głosowanie. 18 radnych je było za. Przy jednym radnym brak głosu. Informuję, że uchwała została podjęta. Proszę Państwa, rozpoczynamy procedurę uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. I proponuję następującą, jak będziemy procedować. Wystąpienie starosty powiatu, zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu, wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, przedstawienie wniosku Komisji oraz odczytanie opinii RIO w sprawie wyżej wymienionego wniosku, wystąpienia radnych, dyskusja, jeżeli taka konieczność będzie i oczywiście punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2020 rok. Jeżeli nie usłyszę zgłoszu sprzeciwu, to uznam, że Państwo propozycję przewodniczącego Rady przyjęliście i będziemy procedować według tej propozycji. Nikt się nie zgłasza, więc przechodzimy i udzielam głosu panu staroście. Proszę bardzo, panie starosto. Szanowni Państwo, właściwie to, co chcę powiedzieć, powiedziałem wcześniej przy analizie dotyczącej stanu w raporcie powiatu. To był naprawdę trudny rok. Szczegóły finansowe, opinie regionalnej przedstawi Państwu pani skarbnik. Natomiast ja chcę naprawdę bardzo serdecznie na samym początku podziękować wszystkim pracownikom, kierownikom wydziału, dyrektorom, bo ten czas związany z naszą trudną pracą był takim sprawdzianem na to, czy potrafimy pracować w drużynie i tak właśnie się stało. Oddaję głos pani skarbnik. Proszę bardzo, pani skarbnik, proszę bardzo. Jeżeli będą jakieś pytania do spraw finansowych, to oczywiście odpowiem. A teraz przeczytam uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 7 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Na podstawie stosownych przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach przewodniczący Krzysztof Polens, członkowie Renata Sokolnicka i Artur Cybulski uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Paragraf drugi. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Żadnych uwag do wykonania budżetu przez Regionalną Izbę nie było. Także dziękuję Państwu. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie sprawozdania, to bardzo proszę. Proszę bardzo, czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę, nie słyszę, nikt mi się nie wyświetla na tym świetnym tutaj ekranie. Proszę Państwa, proszę pana Mariusza Ziółkowskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o zabranie głosu. Proszę panie radny. Dzień dobry panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 8 czerwca 2021 roku, zajmowaliśmy się zajęciem stanowiska w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu powiatu nowodworskiego za rok 2020. Badaliśmy, Szanowni Państwo, przedłożone dokumenty. Wśród tych dokumentów było m.in. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu nowodworskiego, a także planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za rok 2020. Zapoznaliśmy się także z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą pani skarbnik nam przed chwilą przedstawiła. Zapoznaliśmy się z informacją o stanie mienia powiatu nowodworskiego, ze sprawozdaniami budżetowymi. Braliśmy także pod uwagę, drodzy Państwo, kontrole, które Komisja Rewizyjna realizowała. I Szanowni Państwo, miło jest mi poinformować, że przy 7 osobach obecnych, 7 głosami za, Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu nowodworskiego za rok 2020 i postanowiła złożyć wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. Serdecznie dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję radnych. Proszę bardzo, pani radna Anna Maliszewska, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Chciałam się przyłączyć do wypowiedzi i zgodzić z nią radnej Katarzyny Kręźlewicz. Niestety wcześniej z powodu sytuacji za oknem internet mi się rozłączył, więc nie mogłam się przyłączyć do dyskusji. Jestem podobnego zdania, że jednak mimo wszystko, mimo tego trudnego roku udało się wiele rzeczy zorganizować. Między innymi tak ważne dla naszej gminy odwodnienie drogi Czosnów-Sobiawola.
jakie będą tego efekty, okaże się w najbliższym czasie. Także dziękuję bardzo, że udało się to zrobić wszystkim radnym i w szczególności zarządowi. Bardzo cieszy fakt, że droga w Górkach też została uwzględniona, droga, o którą wielokrotnie też prosiłyśmy we wnioskach do budżetu na poprzedni rok i jeszcze wcześniejszy, więc udało się zagospodarować kolejny, modernizować. Wiemy, że tam jest dużo więcej do zrobienia, ale może małymi kroczkami uda się całą tą drogę wyremontować. I pomimo tego, że rzeczywiście dosyć ogólnie mało było remontu dróg, myślę o kilometrach. Gratulacje dla Nowodworskiego Centrum, dla dyrekcji i dla Urzędu Pracy, dla pani dyrektor Marzeny Boczek. Pozyskanym środkom, pracownikom starostwa, tak, którzy zaangażowali się w pozyskiwanie środków. Wiemy, że no niestety z tych funduszy tych lokalnych nie udało się tych tak zwanych covidowych nic dostać, ale no miejmy nadzieję, że i powiat nowodworski wreszcie zostanie dostrzeżony, jego potrzeby i jakieś środki zostaną przyznane. Także będę głosowała za udzieleniem absolutorium. Dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Kapałka. Proszę pani Elu. Dziękuję bardzo. Czy teraz mnie słychać? Tak, proszę pani, bardzo ładnie. Ja bym chciała podziękować zarządowi za złożenie wniosku na remont drogi w Górkach. Uważam, że to jest bardzo dobra sprawa. Będę zadowolona, jeżeli ze środków, które zostaną zaoszczędzone przy remoncie drogi, jednak nastąpi naprawa drogi pomiędzy Głuskiem i Leoncinem. Ja mam taką prośbę jeszcze do zarządu, żeby pomyślał o remoncie drogi Górki-Kampinos, ponieważ z informacji od mieszkańców, którą otrzymałam, wynika, że tam część drogi powiatowej nawet nie jest zagruzowana i mieszkańcy mają problem z tym, tam akurat nie są rolnicy, którzy mają konie, krowy i weterynarze, którzy dojeżdżają z Kampinosu, dojeżdżają albo przez Sochaczew, przez Broków, albo przez Leszno i ostatnio padła klacz, która była o wartości około 20 tysięcy złotych. Mam taką prośbę, żeby jednak na przyszły na budżet w 2022 roku w tym budżecie przeznaczyć więcej środków na remont tych dróg, które są w gminie Leoncin, bo one są niektóre w katastrofalnym stanie. Myślę, że jeżeli porównamy, ja bym chciała, żeby jednak doszło do tej wizji lokalnej, żeby radni zobaczyli, w jakim stanie mamy drogi. Nie ograniczam się tylko do gminy Leoncin, ale jeżeli jest porównanie między innymi drogami powiatowymi, które są w dobrym jeszcze stanie, a w gminie Leoncin niektóre po prostu powinny zniknąć z mapy, jeżeli są w takim stanie, że nie ma asfaltu, to ja mam prośbę o to, żeby jednak pochylić się nad tym i pomyśleć o tych mieszkańcach, o tych rolnikach, którzy dojeżdżają do Kampinosu, do pracy, do swoich dóbr materialnych typu gospodarstwa, które mają w innym powiecie, po prostu nie mają komunikacji. Ja bym też chciała pogratulować zarządowi i kierownikom jednostek samorządu terytorialnego za to, jak sobie poradziły w tym trudnym czasie, ponieważ wszyscy mówili, jak jest bardzo trudno, ale jest widoczne, że dobra ręka, jeżeli chodzi o zarządzanie i udało się bardzo fajnie przejść przez tą trudną pandemię. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zamykam dyskusję. Będziemy głosować w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Moment, zaraz. Pokazują. Dobrze, proszę państwa, głosowanie jawne w dniu 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Kto państwa jest za?
Czekam jeszcze. Jest jeszcze inne sprawy. Tak, zamykam głosowanie. Za 17 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 2 radnych brak głosu. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok została przyjęta. A teraz mam pytanie, a ta uchwała, co tu jest zatwierdzająca? Proszę o chwilkę cierpliwości. Aha, już okej, dobrze, dobrze. Dziękuję serdecznie tutaj za pomoc. I proszę Państwa, uchwała teraz będzie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego i proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Finansów. Panie przewodniczący, opinię pozytywną. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w przedmiotowej sprawie? Dziękuję. Będziemy głosować, proszę Państwa, informuję, że będziemy głosować nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego. Kto z Państwa radnych jest za? Zamykamy wynik głosowania. 18 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 radny brak głosu. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Będziemy głosować uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na 2021 rok. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Finansów. Również opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Głosujemy. Poproszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok? 19 radnych za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała następna Komisji Finansów, samej Komisji Finansów, w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Proszę Panie Przewodniczący o zabranie głosu. Jest opinia pozytywna. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Proszę Pani Anna Maliszewska. Ja chciałam bardzo podziękować zarządowi, że jednak wsłuchał się w głos wszystkich radnych i wziął pod uwagę nasze sugestie, opinie i zrezygnował z rozbudowy starostwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu? Cegiełka zielona. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Za 17 radnych, przeciw 0, wstrzymująca 1 osoba, brak głosu 1 osoba. Informuję, że uchwała została podjęta. I teraz będzie uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie powierzenia przez powiat gminie Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową numer 3001W Stara Wrona Wojszczyce Zakroczym do drogi numer 62. Proszę pana przewodniczącego Komisji Finansów, pana Dariusza Tabęckiego. Oczywiście opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Nie widzę, żeby ktoś się zgłosił do debaty. Proponuję przejść do głosowania i głosujemy. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Maszyna tak do głosowania szybko liczy. 19 radnych za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała w sprawie powierzenia przez powiat gminie Nasielsk zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Nasielsk. Nie będę czytał tych 7 dróg, macie Państwo to w dokumentacji.
do dyskusji pan przewodniczący Komisji Finansów, jakby powiedział ciepłe słowo. W tej sprawie również opinia pozytywna, bardzo ciepła. No, dziękuję serdecznie. No, z zakładu ciepłowniczego to może być zawsze tylko ciepła decyzja. Proszę bardzo, głosujemy. Kto z Państwa za jest za podjęciem tej uchwały? Cyferki, tak. No, czekamy jeszcze. O, dziękuję serdecznie. 19 radnych za. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Teraz poprosimy pana przewodniczącego Komisji Edukacji, żeby przygotował się do zabierania głosu. Są uchwały procedowane były przez Komisję Edukacji. Uchwała w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2022. Proszę panie przewodniczący, bardzo proszę. Jestem oczywiście przygotowany, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę nikogo. Głosujemy, proszę Państwa. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 radnych za. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Następna uchwała pana przewodniczącego Komisji Edukacji w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie nowodworskim 21-22. Proszę panie przewodniczący. Pozytywna. Pani Anna Maliszewska, bardzo proszę, pani radna o zabranie głosu. Nie dopytałam na komisji o to, ale chciałabym upewnić się, czy jakieś środki rządowe idą, ponieważ to są zlecone programy, czy za tymi programami idą jakieś środki rządowe dla powiatu nowodworskiego, czy to jest po prostu kolejne zrzucenie obowiązków na samorząd w kwestii właśnie przeciwdziałania przemocy? Proszę bardzo, pan dyrektor PCPR-u, jakby mógł odpowiedzieć. Państwu, tak, corocznie jest organizowany konkurs, do którego powiaty mogą przystępować i jeżeli jest u nas odpowiednia grupa osób, które do tego programu zostały zakwalifikowane, to o takie środki się ubiegamy. Jeżeli ta grupa jest nieliczna, składająca się z kilku osób, to zadanie realizujemy w ramach własnych możliwości, z tym, że angażujemy pracowników, którzy pracują z tymi sprawcami przemocy. Jeżeli ta grupa jest liczniejsza, to oczywiście staramy się o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Jeszcze chciałam dopytać, w tym poprzednim programie podobne pytanie, nie zdążyłam zadać. Czy ten poprzedni program też jest z własnych realizowany, czy są jakieś idą? Proszę, panie dyrektorze, proszę bardzo. Działań dedykowanych ofiarom przemocy jest bardzo dużo i nie ma takiego programu, który bezpośrednio może jakby można realizować ze środków rządowych, tak? Tych programów jest kilka. To są programy zarówno rządowe, to są programy finansowane z Unii Europejskiej. Natomiast takiego typowego, dedykowanego, czy typowych, określonych i jednoznacznie środków na ten cel nie ma, tak? My pozyskujemy w miarę możliwości środki zewnętrzne, ale one nie są jakby określone jednoznacznie przez rząd, że są na realizację tego programu. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, mam pytanie, czy mediatora macie na etacie u siebie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, czy wynajmujecie? Nie posiadamy mediatora. W ogóle nie współpracujemy z mediatorem. Korzystamy, jeżeli taka potrzeba istnieje, to jakby klienci korzystają z mediatorów zewnętrznych, którzy są na terenie powiatu nowodworskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o będziemy głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Przypominam, że za cegiełka zielona. Zamykam głosowanie. 19 radnych za, jednogłośnie została uchwała podjęta. Następna uchwała Komisji Edukacji, następna, to jest zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2016-2020. Proszę panie przewodniczący. Opinia pozytywna.
Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę bardzo i nie słyszę. Głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Głosujemy jeszcze. Proszę bardzo. Czekam jeszcze na jednego radnego. Zamykamy głosowanie. 17 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymująca i 1 osoba brak głosu. Uchwała została podjęta. Następna uchwała Komisji Edukacji. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 2016-2020. Bardzo proszę, panie przewodniczący komisji. Również pozytywna, tak? Bo nie dosłyszałem. Pozytywna. Dziękuję bardzo. Ja też informuję Wysoką Radę, że do każdej uchwały jest szczegółowe uzasadnienie, także zawsze można było się też z tym zapoznać. Proszę o zabranie głosu. Zgłasza się do dyskusji pani radna Elżbieta Kapałka. Bardzo proszę. Ja bym chciała poprosić o zmianę informacji o tym, jak głosowałam w poprzednim głosowaniu, ponieważ miałam jeszcze okno otwarte od dyskusji i pomyłkowo kliknęłam, wstrzymuję się, głosowałam za. Jeżeli można gdzieś do protokołu. No nie za bardzo, no możemy, to będzie nagrane, ale dobrze, wynik głosowania nie będziemy zmieniać. Dziękuję bardzo. Proszę, głosujemy nad uchwałą. Przypominam, cegiełka zielona. Czekamy na włączenie maszyny do głosowania. Jest za. Zamykamy głosowanie. 18 radnych za i mamy jeden głos, brak głosu. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, teraz będzie dwóch panów przewodniczących poproszonych o zabranie głosu Komisji Finansów i Komisji Edukacji, a będziemy procedować uchwałę w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. I przy tym witam serdecznie Nowodworskie Centrum Medyczne w osobach pana dyrektora, mam tu na podglądzie gdzieś widzę, nie wiem, nie widzę. Nie wiem, czy pan Jacek jest dyrektor. Główną księgową jest. Tak, cała ekipa jest obecna. Jest pani główna księgowa też? Jestem, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Tak. Także proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Finansów i pan przewodniczący Komisji Edukacji. Bardzo proszę. Komisja Finansów, opinia pozytywna. A edukacji? Gratulacje dla pracowników Nowodworskiego Centrum Medycznego i przyjaciół Nowodworskiego Centrum Medycznego. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę pani Anna Maliszewska. Również chciałam jeszcze kolejny raz już chyba pogratulować dyrekcji wszystkim pracownikom Nowodworskiego Centrum, szczególnie w tym trudnym czasie takiego wyniku. No i gratuluję też tego, że udało się, żeby NFZ nie próbował wymóc na realizacji tego kontraktu, że trzeba by było zwracać, więc gratuluję, że to wszystko się udało. Jednocześnie chciałam dopytać, czy zmieniło się coś w kwestii pomocy do finansowań ze strony samorządu gminy Pomiechówek, bo wielokrotnie już o to pytałam, wszystkie gminy jakieś środki wpłacają. Chciałam dopytać, czy z samorządu, z Pomiechówka jakieś wsparcie do naszego szpitala wpłynęło. Ale kogo pani chciała dopytać, pani radna, bo ja bym głosu chciał udzielić. Pana dyrektora. A to proszę bardzo, panie dyrektorze. Witam serdecznie wszystkich zebranych. Wydawało mi się, że już na sesji czy na komisji wspominałem i dziękowałem gminie Pomiechówek. Udało się w tym roku, udało się już w miesiącu styczniu 50 tysięcy na remonty, 30 tysięcy
na medyczne właśnie rzeczy związane z pandemią, łącznie 80 tysięcy. Umowa jest podpisana, pieniążki zostały przelane bodajże już w miesiącu lutym, więc jeśli chodzi o gminę Pomichówek, to korzystając z okazji bardzo dziękuję. Jako jedna z pierwszych w tym roku udzieliła pomocy Nowodworskiego Centrum Medycznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję, nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. Oczywiście same gratulacje dla całego zespołu. Myślę, że pan starosta będzie potrafił w sposób finansowy wyróżnić pana dyrektora. Panie starosto, niech pan kiwnie głową, że pan słyszy to, co powiedziałem. Tak, słyszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa, proponuję, żebyśmy tą uchwałę przyjęli i proszę, będziemy głosować w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Kto z państwa jest za? Czekam na radnego seniora, przewodniczącego seniora. Zamykamy głosowanie. Za jest 18 radnych, brak głosu 1 radny. Gratulacje jeszcze raz. Życzymy takiego wyniku i jak najmniej chorych i potrzebujących, żebyście byli w stanie gotowości pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. A państwu serdeczne gratulacje od całej Rady Powiatu Nowodworskiego. Proszę państwa, i tym samym, proszę państwa, podjęliśmy wszystkie uchwały, interpelacje i zapytania niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak. W sprawie zarządu powiatu. Bieżące, tak, mam to już, znalazłem. No to już mamy teraz. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Ona została złożona. Są do tego załączniki. Wszyscy radni otrzymali. Czy ktoś ma jakieś uwagi do tej informacji? Dziękuję. Informuję, że informacja została przyjęta przez Wysoką Radę. I teraz następna karteczka przygotowana mi tutaj do prowadzenia. Karteczek jest bardzo dużo. Interpelacje i zapytania informuję. Nie interpelacje. Tak, informuję państwa, że nie wpłynęły do mnie interpelacje i zapytania. I w punkcie 7 już się znajdujemy. Sprawozdania z pracy zarządu pomiędzy sesjami. Informuję Wysoką Radę, że jeżeli jest pytanie, to proszę podać stronę, punkt, podpunkt, akapit. Bardzo proszę, kto z państwa ma pytania. Proszę pani radna Anna Małecka, bardzo proszę. Strona czwarta konstrukcji. Zarząd powiatu postanowił podjąć decyzję dotyczącą sytuacji w liceum w Nasielsku po omówieniu jej z udziałem burmistrza Nasielska. Mam pytanie, o jaką decyzję to chodzi konkretnie? Proszę panie starosto. Tam były dwie kwestie, a mianowicie to, że pan burmistrz zasugerował spotkanie dotyczące analizy kosztów utrzymania, prosił o jeszcze dodatkowe dane w tej kwestii. My w tej sprawie, szanowni państwo, idziemy dwutorowo. Pierwszy wariant to taki, ile by kosztowała modernizacja budynku z podziałem na szkołę i coś jeszcze. I drugi wariant, który nie jest jeszcze spersonalizowany w sensie rzeczowym i czekamy na spotkanie już takie długie z burmistrzem, żeby powiedział zarządowi, jakie są jego oczekiwania, jakie są jego propozycje. W tych dwóch sprawach będziemy jeszcze pracować. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej pytań w sprawie i sprawy różne. W sprawach różnych, proszę bardzo, kto chciałby zabrać głos? Dzień dobry, ja chciałbym zabrać głos. Bardzo proszę, to jest pan mieszkaniec gminy Nasielsk, który wystąpił do nas o, że chce zabrać głos w sprawach różnych, uczestniczył w sesji. Bardzo proszę, może pan się przedstawi dobrze? Dzień dobry, nazywam się. Jestem mieszkańcem gminy Nasielski powiatu nowodworskiego.
Witam pana przewodniczącego, witam państwa radnych, witam pana starostę. Dobry. Proszę państwa, sprawa, którą chciałem poruszyć, odnosi się do pozyskiwania środków zewnętrznych przez starostwo powiatowe. Jakiś czas temu, pod koniec maja, na portalu Facebook zobaczyłem post radnego Marcina Manockiego, w którym dziękuję on za zaangażowanie w pozyskaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na sielskiemu radnemu Andrzejowi Pacocha oraz poseł Anicie Czerwińskiej. Tutaj członkowie nasielskiego lokalnego klubu PiS zauważyli, że pan Manowski przez skromność zapomniał podziękować również sobie. Ja w związku z pozyskaniem tej informacji, że tutaj tak dzielnie nasz lokalny PiS wywalczył środki, zwróciłem się z zapytaniem do Ministerstwa Infrastruktury, w jaki sposób odbywa się przedzielanie tych środków. I odpowiedź ministerstwa z początku czerwca tego roku wskazywała na to, że w trakcie całego tego procesu przyznawania środków z rezerwy subwencji ogólnej udział biorą między innymi Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie są nazwiska znane po stronie samorządowej, takie jak Jacek Karnowski, pan Krzysztof Żuk, pan Jacek Sutryk, z kolei po stronie rządowej między innymi pan Marcin Chorała, pan Paweł Szefernaker czy pan Maciej Miłkowski. Natomiast w żadnej z tych komisji nie odnotowałem ani obecności pana Andrzeja Pacocha, ani obecności pana radnego Marcina Manowskiego, ani obecności pani poseł Anity Czerwińskiej. I w związku z tym te dwie odpowiedzi, te dwie narracje, które mi się pojawiły, są dość sprzeczne wobec siebie, więc nie mam tutaj tak naprawdę świadomości, kto tutaj przekazał tą informację prawdziwą, a kto nieprawdziwą. I chciałbym pana Marcina Manowskiego o coś takiego dopytać, kto tutaj podał mi nieprawdziwe informacje, czy pan Manowski, który dziękował wyżej wymienionym, czy Ministerstwo Infrastruktury, które podało mi informację o braku udziału w procedurze posłów, czy radnych powiatowych, czy też radnych miejskich. Jeśli to ministerstwo podało mi informacje nieprawdziwe, to chciałbym pana Marcina Manowskiego dodatkowo dopytać, jak takie dofinansowania się załatwia? Ile trzeba odbyć spotkań? Jakie uprzejmości należy wymienić, by takie środki pozyskać? Drugie pytanie, jeśli ministerstwo podało mi nieprawdę, to dlaczego w tym roku było jednak troszeczkę mniej pieniędzy, ponieważ w ostatnich trzech pozyskanych subwencjach rezerwy ogólnej starostwo powiatowe pozyskało 10 127 931 zł, co daje średnią na rezerwę w wysokości 3 375 977 zł. Natomiast w tym roku było to 2 408 tysięcy. I ostatnią kwestią, jeśli ministerstwo podało mi nieprawdę, jest pytanie do pana Marcina Manowskiego, ale również do radnych powiatowych. Po co w starostwie powiatowym komórka od pozyskiwania środków zewnętrznych, która zatrudnia autorów piszących wnioski? Jeśli wystarczy obecność pana radnego nasielskiego reprezentanta PiS, pana Marcina Manowskiego i pani Anity Czerwińskiej, to być może ta komórka jest niepotrzebna. Dziękuję, tutaj to pytanie częściowo mi wyjaśnił pan starosta Krzysztof Kapusta w raporcie o stanie gminy, który zauważył, że w zeszłym roku 9 milionów złotych udało się w starostwie powiatowym pozyskać przez tą komórkę. Jeśli jednak ministerstwo napisało prawdę i posłowie ani radni powiatowi czy miejscy nie mogą brać udziału w procesie oceniania wniosków i przyznawania środków z takich programów, to do człowieka uczciwego, kierującego się szacunkiem do swoich wyborców, na tyle dużym by okazać im szczerość, wystosowałbym apel o sprostowanie i uwzględnienie między innymi w podziękowaniach autorów wniosku, który został doceniony przez stronę rządową i zostało przez niego przyznane te 2 400 tysięcy. I mam nadzieję, że tutaj pan jest takim człowiekiem, do którego również taki apel mógłbym wystosować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Manowski, adwokat w tej sprawie, poza kolejnością chce, czy pan będzie udzielał odpowiedzi? Tak.
Bardzo proszę, pani, udzielam głosu panu radnemu Marcinowi Manowskiemu. Jeżeli chodzi o z mojej strony, to głównie moje zaangażowanie, nie ukrywam, może nie dotyczyło Nasielska, a bardziej drog powiatowych w Górkach, tak? Może jeżeli chodzi o samą subwencję, otrzymaliśmy zarówno na Nasielsk, jak i na Górki, z czego się bardzo cieszę. Tu dzięki też właśnie tutaj zaangażowaniu pani, jeszcze dodałbym jedno nazwisko, pani Eli Kapałki. Jeździliśmy, tak, jeździliśmy do Sejmu, rozmawialiśmy z posłami, właśnie z panią poseł Czerwińską, prosiliśmy o wspieranie naszych tu lokalnych potrzeb, jeżeli chodzi o inwestycje powiatowe. Wiadomo, że jeżeli chodzi o sam wniosek, tutaj jako radni powiatowi zachęcaliśmy przede wszystkim najpierw, żeby w ogóle takie wnioski wpłynęły do ministerstwa, to jest pierwsza rzecz. Następnie dalej, że tak powiem, agitowaliśmy, lobowaliśmy wszędzie, gdzie się da, tak, byliśmy także w Sejmie. Czy to dało decydujący skutek, czy nie, nie jesteśmy pewni. Natomiast jakby jeżeli chodzi o post, o którym pan bardziej chodzi o to, no, jeżeli na swoim profilu coś publikuję, to bardziej mówię o tym, co ja nie mówię, że ja załatwiłem, w sensie, że poszedłem, dajcie mi 3 miliony na drogę, tylko mówię o swojej aktywności, tak, że w tym temacie między innymi się spotykaliśmy w Sejmie i, że tak powiem, lobbowaliśmy na rzecz inwestycji powiatowych. Ostateczne decyzje, wiadomo, zapadają wyżej, czy nasze te lobbowania miały decydujący wpływ, czy nie, tego nie wiem. Natomiast oczywiście też wydaje mi się, że w Polsce oczywiście napisałem, że no, to powiat występuje, tak, bo ja jako radny nie mogę wystąpić z oficjalnym pismem do ministerstwa o drogę. Może być to jakieś tylko pismo proszące o wsparcie danej inwestycji, ale wcześniej zgłoszonej przez powiat, tak, to na tej zasadzie. Natomiast tutaj, tak jak mówię, z mojej strony, no, były rozmowy, jeździliśmy zresztą z panią Kapałką wspólnie, też, a informacje też tutaj otrzymaliśmy od właśnie pani poseł Czerwińskiej, od tego radnego, którego pan wymienił z Nienasiec, że także jakby w podobny sposób, tak, działał akurat w tym spotkaniu, w którym ja uczestniczyłem z panią Kapałką, pana radnego z Nasielska nie było, to jakoś tam w innym terminie się spotykał. To tyle chyba. No, dobrze, panie. Dziękuję bardzo. Proszę, pani Elżbieta Kapałka. Halo, pani Elu. Halo, Leoncin. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Proszę bardzo. Akurat nie wiedziałam, że będę wywołana do odpowiedzi. Ale ja nie wywołuję do odpowiedzi, dlatego że mam wyświetloną panią. Tak, ja się zgłaszałam w innej sprawie, ale chętnie też odpowiem na pytanie naszego mieszkańca. Wielokrotnie, od samego początku, kiedy jestem radnym powiatu nowodworskiego, usilnie proszę o to, żeby wzmóc wysiłki w sprawie remontu dróg. Wszystkimi możliwymi sposobami staram się lobbować na rzecz naszego powiatu. Nie ograniczam się tylko i wyłącznie do naszej gminy. Faktycznie poprosiłam pana Marcina o udział w spotkaniu u pani poseł, ponieważ gminy na terenie, znaczy drogi powiatowe na terenie gminy Leoncin są w dramatycznym stanie. Zależało mi też na tym, żeby pozyskiwać środki na komunikację publiczną. Wspieram wójtów gmin na terenie naszego powiatu w uzyskaniu środków i na pewno, jeżeli gmina nie wiedziała, w jaki sposób uzyskać środki, kontaktowaliśmy się z wójtem, rozmawiałam, prosiłam i podobnie, jeżeli chodzi o dotacje na drogi, zależało nam na tym, żeby jednak rozwijał się nasz teren. Nie jest to nigdzie opisane, ale po prostu w rozmowach informowałam, w jakim jest stanie. Zaprosiliśmy dwukrotnie panią poseł na nasz teren, żeby zobaczyła, w jakim stanie jest gmina, w jakim stanie są drogi. I chcielibyśmy, żeby pomagała nam w uzyskiwaniu różnych subwencji, dotacji. Nie zależy na... A druga sprawa, ja w swoim poście na pewno podziękowałam zarządowi powiatu nowodworskiego, pracownikom powiatu i osobom, które wspierają takie działania, bo uważam, że każdy, kto chociaż
troszeczkę pomoże w tym, żebyśmy rozwijali się jako powiat. Jeżeli może cokolwiek zrobić, to jak najbardziej dana praca powinna być wykonana. Dziękuję bardzo. A pani Elu chciała w drugiej sprawie, proszę bardzo. Tak, ja chciałam zadać pytanie, bo nie wiem, czy jeszcze, pan chciałby jakieś zadać pytanie. Ale pani Elu, to ja prowadzę, także ja dam sobie radę, czy pan będzie jeszcze zabierał głos, czy nie. Ja udzielam pani głosu w drugiej sprawie, proszę bardzo. Ja otrzymałam pytanie od mieszkańca naszego powiatu, pani w sprawie budowy budynku obok jej działki i wydania przez starostę decyzji, przynajmniej taką otrzymałam informację o tym, że starosta wyraził zgodę na wejście na teren jej działki, żeby wykonawca, inwestor, który obok posiada działkę, mógł wykonywać swoje prace budowlane. Ja bym chciała, żeby albo starosta, albo pan wicestarosta przybliżyli zasady, jakie są stosowane w takiej sytuacji. Podejrzewam, że, znaczy tak myślę, że znacie państwo sprawę i bym chciała szerzej ze strony zarządu powiatu uzyskać informacje, jakie zasady obowiązywały przy wydawaniu pozwolenia na budowę, a później przy wydawaniu decyzji o umożliwieniu wejścia, wykonywania prac budowlanych z działki innej obok. Bardzo mnie zainteresowała ta sprawa. Dziękuję. Dziękuję. Pan, kto odpowie, panie starosto? Ja myślę, że ja szczerze powiem, że ja nie znam tej sprawy, ale ona powinna być bilateralnie załatwiana, a nie na posiedzeniu sesji, bo to są sprawy pomiędzy jedną osobą a drugą, więc ja nie do końca rozumiem sens rozpatrywania tego teraz. Znaczy, jeżeli mam pytanie, otrzymałam pytanie, to chciałabym się dowiedzieć, jakimi... Przygotujemy odpowiedź, proszę przesłać nam to pytanie, przygotujemy, zapoznam się z sprawą. Obiecuję, że się zapoznam osobiście ze sprawą. A starosta wydaje decyzję o umożliwieniu podejścia do inwestycji z drugiej działki, czyli jakby prawo własności przestaje u danej osoby obowiązywać. Chciałabym zapytać, jak proszę to... Proszę państwa, wydajemy około 7000 takich spraw. Ciężko mi się jest odnieść do tej jednej. Pani Elu, to może przyjmiemy zasadę, że pan starosta poprosi i wyjaśni pani, czy telefonicznie, dokładnie, czy na piśmie, dobrze? To bym poprosiła na piśmie informację. Na piśmie, dobrze. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Chciałabym wiedzieć, jak odpowiedzieć tej pani. Dziękuję. Dobrze, dobrze, dziękujemy. Proszę bardzo, pani radna Anna Małecka. Halo, pani Aniu. Pani Anna Małecka, proszę bardzo. Ja chciałam bardzo podziękować tutaj zarządowi powiatu o podjęcie dobrej decyzji i zrezygnowanie z rozbudowy budynku starostwa w tym roku. Cieszę się, że tutaj wspólna praca radnych zaowocowała, że taka decyzja została podjęta, że zarząd przemyślał. Jednocześnie chciałabym zaapelować, żeby pochylić się i dobrze zorganizować pracę starostwa, żeby petenci byli zadowoleni. Jak można to zrobić najlepiej? I trzecia rzecz, to się wiąże też z pytaniem, ponieważ tutaj od naszych mieszkańców Nowego Dworu dostaję pytania, dlaczego w naszym starostwie nie można sprawy wymiany prawa jazdy, tak, czy dowodu rejestracyjnego załatwić online. Trzeba, nie wiem, z dokumentami zgłosić się do starostwa. Coś, co jest gwarantowane ustawą, tak mi powiedziano, w naszym starostwie nie funkcjonuje. Dlaczego tak jest? Czy możemy się spodziewać tutaj zmiany? Ponieważ to też by wpłynęło na to, że tych interesantów rzeczywistych no byłoby mniej, tak? Także dobrze, pytanie, dziękuję, do pana starosty. Tak, zaraz poproszę. Panie starosto, pan odpowie, czy ktoś... Tak, oczywiście odpowiem. Wiecie państwo, my prowadzimy rozmowy z państwową wytwórnią tego systemu papierów wartościowych, który odpowiada za ten system. Jeżeli będziemy mieli go gotowy, błyskawicznie go wdrożymy. To jest odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to pani oczywiście, Anna... jeżeli pan pozwoli, panie przewodniczący. Tak? Wiecie państwo, to nie zmniejszy ani kolejek, ani niczego, dlatego że będzie musiał być urzędnik przy tym dokumencie, który go będzie aplikował. Także czas poświęcony za załatwienie sprawy, czy przy okienku, czy drogą elektroniczną, jest bardzo podobny. Może rzeczywiście łatwiej tylko klientowi, czy naszemu klientowi, bo z domu, bo nie musi. Dziękuję bardzo. Proszę pani Anna Maliszewska. Pani Aniu, proszę. Tak, ja chciałam tu podziękować panu
za te sugestie i spostrzeżenia, bo szczerze mówiąc nie zwróciłam na to uwagi, ale tak odpowiadając na to, sądziłam zawsze, że jeśli się składa wniosek do jakiegoś programu, projektu, to należy spełnić kryteria i wtedy taki wniosek jest przyjęty i projekt przechodzi albo nie, a inne sprawy nie są brane pod uwagę, a z tego wynika, że jednak tak. No jednak chciałam pogratulować tu pracownikom po raz kolejny skuteczności w przygotowaniu dobrego wniosku i pozyskaniu tych środków. Dziękuję bardzo Pani Aniu. Proszę Pan Starosta Paweł Calak, proszę bardzo. Ja chciałem się jeszcze odnieść, witam Państwa bardzo, do wypowiedzi Pani Radnej Małeckiej. No proszę Państwa, jeżeli chodzi o dokumenty, prawo jazdy, to jeszcze można jakby elektronicznie zgłosić ten numer ewidencyjny, ale no proszę Państwa, no proszę się zastanowić, jak wymienić dowód, ten tymczasowy na dowód, taki, który jest już końcowym, tym sztywnym dowodem tak zwanym, elektronicznie wymienić. No proszę Państwa, nie da się takich rzeczy robić i opowiadanie rzeczy, że ktoś tam powiedział, że się da radę zarejestrować samochód zdalnie, nie da rady takich rzeczy zrobić. Także proszę Państwa, ja bardzo proszę Państwa radnych, że jeżeli jest taka sytuacja, to może zadzwonić do mnie tu, czy do pracowników, czy do Pana Starosty, czy do zarządu i spytać się o takie rzeczy, no bo opowiadanie rzeczy, że da się zarejestrować samochód elektroniczny, gdzieś tam jeszcze słyszałam, że w innych urzędach, no kompletna bzdura. Dziękuję bardzo. Pani Anna Małecka, adwokat, proszę bardzo Pani Aniu. Mikrofon Pani Aniu, mikrofon. Dobrze, ja chciałam zaprotestować. To nie jest bzdura, to jest sprawdzona rzecz przez wielu mieszkańców, że pewne czynności można wykonać przez internet. Natomiast w naszym urzędzie niektórych czynności się nie da wykonać i petent musi się specjalnie zwolnić z pracy, żeby pojawić się w urzędzie. Coś, co gdzieś funkcjonuje tak online, u nas nie funkcjonuje i to też może powoduje, że te kolejki, o których wcześniej Państwo mówicie, są dłuższe. Także proszę tutaj no nie mówić, że opowiadam bzdury. Dziękuję. Zamykam dyskusję w tej sprawie między panią a panem starostą Calakiem. Ja uważam, że pewne rzeczy, tak samo jak i profil zaufania, zakładamy wszystko w internecie, a jednak musimy przyjść do starostwa, czy do banku, czy nie wiem, potwierdzić swoją tożsamość. Tak samo jest z tymi dokumentami. Jakie rozwiązania? Myślę, że to jest dyskusja na później, co można by było wprowadzić, jakie rozwiązania online. I myślę, że to dobrze by było, żeby spotkać się z panem starostą w tej sprawie i wyjaśnić sobie pewne sprawy. Proszę bardzo, pani Elżbieta Kapałka. Pani Elżbieta, proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja mam taką propozycję. W pierwszym kwartale 2021 roku z Marcinem Manowskim rozmawialiśmy na temat skrzyżowania, które jest w Kazuniu Nowym, które utrudnia wyjazd gminy Leoncin w stronę Nowego Dworu. Chwilami jest tak, że jesteśmy odcięci od powiatu. I pan Marcin zaproponował takie rozwiązanie, żeby może skorzystać z budżetu obywatelskiego ogłaszanego przez samorząd województwa mazowieckiego, gdzie by można było pozyskać środki na wykonanie oświetlenia drogowego, żeby światła drogowe regulowały ruch w tym miejscu. Też byłoby dobrą propozycją, gdyby takie światła się pojawiły tuż przy moście w Nowym Dworze Mazowieckim na wyjeździe z Nowego Dworu, ponieważ czasem trudno jest pojechać w stronę Warszawy, wyjeżdżając z Nowego Dworu. Ja mam taką prośbę o wsparcie. Ale wyjeżdżając obwodnicą z Nowego Dworu. Tak bym do pracy zdał. Ponieważ rondo ułatwiło bardzo sprawę, a niestety u góry często są korki sięgające już do Kazunia, już do Ordona. A za chwilę, jeżeli będzie remont trasy gdańskiej, będziemy stać w potężnych korkach i nie wyjedziemy z naszych miejscowości. Dlatego jest taka propozycja. Już rozmawiałam z pracownikiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
jeżeli albo wójt gminy Czosnów, albo starosta powiatu nowodworskiego, albo marszałek województwa by wystąpił z taką inicjatywą i propozycją współpracy w podziale środków i wykonania, ponieważ to jest droga krajowa niestety, i tu byśmy musieli wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale są takie wnioski z innych powiatów i one są realizowane. Może byśmy skorzystali z tego budżetu obywatelskiego na zasadach podobnych, jak pani Ania Małecka zaproponowała też, żebyśmy brali udział w głosowaniu i udało się pozyskać pewne środki. Podobnie tu jestem za tym, żeby po prostu poprawić bezpieczeństwo. Bardzo dużo jest kolizji, bardzo dużo jest, sporo by było wypadków na skrzyżowaniu w Kazuniu Nowym, tu na wyjeździe z jednostki wojskowej. Bardzo proszę zarząd o to, żeby jednak na przyszły rok pomógł nam. Są to, uważam, że propozycje radnych bardzo często wynikają z tego, co widzimy, co obserwujemy na danych terenach i możemy to zrealizować czasem z pomocą środków zewnętrznych. Także jakby zarząd pamiętał o wpisaniu tego do zaprojektowania, do zaproponowania, bo to odpowiednio trzeba wcześniej wystąpić do Generalnej Dyrekcji, do Marszałka Województwa, bo to jest połączenie dróg wojewódzkich i krajowych, ale to by było naprawdę na korzyść mieszkańców. Nie byłoby tyle stresu przy wyjeździe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana starosty Calaka. Pan w jakiej sprawie chciałby zabrać głos? Bo jeżeli w sprawie elektronicznej obiegi dokumentów w starostwie, to nie udzielę głosu. Ja właśnie zrozumiałem, panie przewodniczący, dlatego się wycofałem i dziękuję za głos. I ja znam pana postępowanie. Dziękuję panie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani radna Anna Maliszewska. Ja chciałam tu wyjaśnić, że gmina Czosnów i radni już występowali z takim wnioskiem do Generalnej Dyrekcji i uzyskali negatywną odpowiedź z racji tego, że ma być przebudowywana siódemka i to tak jest motywowane. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, budżet obywatelski, jak sama nazwa wskazuje, to jest budżet tworzony przez obywateli i każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego może taki wniosek złożyć. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby w budżecie obywatelskim składało wniosek starostwo. Właśnie tu zachęcam, ja w tym roku też złożyłam taki wniosek, to mieszkańcy składają takie wnioski do budżetu. Także zachęcam tutaj pani Elu i pana Marcina do złożenia takiego wniosku do budżetu. Jeśli dyrekcja nagle zmieniła zdanie, to jak najbardziej wiele osób kibicuje temu, żeby sytuacja na tym skrzyżowaniu się zmieniła. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Kapusta. Bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja wiem, że już troszkę minęło minut od momentu, kiedy głos zabierał mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego w sprawie promowania pewnych idei. Ja bym bardzo przestrzegał państwa wszystkich przed tego rodzaju ingerencją. My byliśmy podmiotem, samorządem, który odczuł to na własnej skórze, jak się kończą tego rodzaju zabiegi różnych grup. Składaliśmy wnioski o pomoc szpitalowi w trudnym okresie i my nie dostaliśmy, a dostała, choć kocham psy, miejsce do dbania o psy i koty, a nie dostał szpital. Prawdopodobnie tego rodzaju mechanizmy były tam włączane. Dlatego bardzo bym prosił państwa, bądźcie szanowni państwo ostrożni w tych zabiegach o dobro własne, bo może się ono kończyć złem kogoś innego. Lepiej żyć w państwie, które jest po prostu poukładane, profesjonaliści, którzy przyjmują pewne reguły gry, wypełniają je i służą Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Manowski, ad vocem. Proszę bardzo. Ja w kwestii tego, o czym mówiła pani Kapałka i pani Maliszewska, tak oczywiście, jeżeli chodzi o drogę, bardziej chodzi o to, że zdajemy sobie sprawę z tego, że musi to być wniosek obywatelski. Ale jakby to jest, dotyczy inwestycji z województwa, tak? I chodzi bardziej o to, żeby na poziomie właśnie decyzyjnym powiatu, Generalnej Dyrekcji, Marszałka Województwa, my tego nie załatwimy, zanim taki wniosek ewentualnie obywatele, mieszkańcy zgłoszą, dogadać szczegóły, czy w przypadku pozytywnego weryfikacji takiego wniosku w ogóle Generalna Dyrekcja pozwoli na tą inwestycję, bo przy braku jakby zgody, no to wiadomo, że taki wniosek obywatelski nie może przejść, gdyż no nie do końca dotyczy tylko
drogi wojewódzkiej, tylko to jest skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z krajową, więc to wymaga wcześniejszych ustaleń, czy ewentualnie, jeżeli nawet by taki projekt został złożony, zostałby on przez mieszkańców wybrany, czy jest on akceptowalny przez generalną dyrekcję. To bardziej chodzi o to, żeby przygotować ewentualny taki grunt pod dalsze działania, składania takiego wniosku, później promocji tego i tyle. No generalnie, żebyśmy się wzajemnie wspierali. Dobrze, proszę Państwa, proszę do brzegu, tak, bo to będziemy sobie opowiadać. Jasno jest, wniosek obywatelski, to sam nazwa wskazuje. Jaki to jest wniosek? I pani radna, oj, zapomniałem nazwisko, pani Ania, Maliszek, wyjaśniła, co to jest wniosek obywatelski, a ustalenia to w tam wniosku będą wypływały. Ma być kompletnie przedstawiony i wtedy on jest merytorycznie rozpatrywany. Nie, teraz nie bawmy się w ustalenia i tak dalej. Poskładajcie wnioski jako obywatele z tamtego terenu, zbierzcie ludzi, którzy zagłosują za tymi wnioskami i działajmy, bo to będziemy teraz rozmawiać, czy będziemy ustalać z wojewodą, z marszałkiem, to nic nie zrobimy. W ten sposób. Panie Marcinie, w jakiej sprawie pan chciał zabrać głos? W tej sprawie, że wniosek obywatelskiego budżetu ma się złożyć i dotyczy Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Dlatego mimo wszystko proszę tutaj o wsparcie starostwa w przedmiotowym temacie, czyli poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Kazulinowym. Tak jest, to dobrze, bardzo dobry wniosek. Będzie pan starosta nad tym sprawą się zajmie. Jak znam pana starostę, który ma psy też u siebie w domu. Dziękuję bardzo panu państwu. Przepraszam, ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos, bo chciałbym zakończyć dzisiejszą sesję. Proszę państwa, informuję, że następna sesja jest 7 lipca i sesję, dobrze powiedzieć, 8, przepraszam, co ja się z tymi datami? 8 lipca i sesję poprowadzi tu ze studia centralnego pan wiceprzewodniczący Mariusz Kraszewski. Także życzę państwu miłego wypoczynku wakacyjnego. Życzę państwu dużo zdrowia, radości, szczęścia, żebyśmy mogli szczęśliwie się nadal spotykać. Zamykam obrady 31. sesji Rady Powiatu Nowodworskiego z gorącymi, słonecznymi pozdrowieniami. Dziękuję, do widzenia państwu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.